Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym poruszyć temat jantr. Tu mam jedną jantrę. Właśnie to jest jantra, która zabezpiecza mieszkanie przed szkodliwą energią i przynosi również szczęście, przynosi dobrobyt w danym domu. To właśnie taką jantrę sobie sprowadziłem z Indii. Tak ona wygląda. Możecie się przyjrzeć. I to jest właśnie jantra, która jest na protekcję domu, na ochronę domu. Jak również przynosi szczęście w sensie materialnym, w sensie, że przychodzą pieniądze do domu i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie jantra, która pomaga nam przy tym, żeby po prostu prowadzić życie uregulowane, prawda? Bez żadnych duchów, bez żadnych larw astralnych, które mogą przyjść do naszego domu. To jest właśnie ta jantra, tak ona wygląda. Ja chciałbym powiedzieć, że nie wszystkie jantry są robione na taki jakby z metalu. To jest akurat jantra, która jest zrobiona na takim metalowym, jakby taka blacha metalowa. To jest, ona jest tak zrobiona i pomalowana odpowiednio. Ale są też również jantry, które są robione na korze drzewnej. I te jantry, drodzy kochani, są od wieki wieków stosowane. I tak naprawdę również bardzo efektywne. Także, drodzy kochani, jeżeli ktoś chciałby zakupić jantrę, zawsze może napisać na mój e-mail lub skontaktować się ze mną telefonicznie. Pod YouTube'em będzie kontakt do mnie. Ja chciałem jeszcze dodać, że jantry są różnego typu. Jest jantra, która daje protekcję na dom, przynosi szczęście. Jeżeli jest rodzina, mąż i małżonka mieszkają w danym domu, no to przynosi szczęście w życiu rodzinnym. Przynosi harmonię w życiu rodzinnym, harmonizuje energię między dwoma małżonkami. Jak również są jantry, które są na biznes, czyli na przynoszenie dobrych wpływów ewentualnie do pewnej firmy. Jeżeli ktoś ma pewną firmę i chce, żeby jego firma prosperowała, no to wówczas również możliwe jest zrobienie takiej jantry. Są jantry lecznicze, jeżeli osoba ma jakieś problemy zdrowotne, również są odpowiednie jantry, które się stosuje, żeby osoba powróciła do zdrowia. Są jantry, które jakby umożliwiają dobrą cyrkulację energii w domu. Również ja taką jantrę zamówiłem sobie właśnie z Indii, ponieważ mam jeden pokój, który nie ma okna. I taki pokój po prostu powoduje choroby psychiczne u kobiet. Choroba psychiczna u kobiety manifestuje się w domu, w którym jest jeden pokój, jest jedno pomieszczenie, które nie ma okna. I to właśnie jest bardzo istotny fakt, istotny punkt, ponieważ można zrobić taką jantrę, która robi to okno, chociaż ono nie jest fizycznie zrobione, ale energetycznie to okno jest po prostu zrobione w tym danym pokoju. Dlatego również jest do tego odpowiednia jantra, dzięki której można uregulować energetykę naszego domu. Ja bym przestrzegł Was, drodzy kochani, przed posiadaniem w swoim mieszkaniu pokoju, który nie ma żadnego okna, ponieważ dla mężczyzn nie jest to większy problem mieszkać w takim mieszkaniu, które nie ma okna. Bo to są niskie energie planety Ketu, planety Rahu, które po prostu schodzą do tego mieszkania, jeżeli jest jeden pokój, który jest bez okna. Dlatego przestrzegam Was, drodzy kochani, byście mieli zawsze każdy pokój z oknem. Bo jeżeli już jest jeden pokój, który nie ma okna, to już mogą być w danym domu problemy natury, że występują kłótnie, że występują nieporozumienia z małżonką. A to właśnie z tego powodu, drodzy kochani, że jest jeden pokój, który jest bez okna, fizycznego okna. Dlatego chciałbym Wam zaproponować, że możecie zakupić sobie jantrę. Ze mną po prostu kontaktując się przez telefon czy przez e-maila. Jak również chciałbym Wam wytłumaczyć, iż każdy dom musi mieć swoją jantrę, ponieważ wielokrotnie jest tak, że z przodu lub z tyłu naszego domu są góry lub może ocean jest zwrócony od strony północnej
To też powoduje nieprawidłowy przepływ energii. Również to są zakłócenia w energetyce. Dlatego bardzo istotne jest budowanie domu w taki sposób, żeby te energie po prostu funkcjonowały w tym domu we właściwy sposób. A jeżeli już nie funkcjonują we właściwy sposób, można je uregulować za pomocą właśnie jantry. Dlatego ja nie zwracałem uwagi na ten temat wcześniej, ale dzięki po prostu pewnym konsultacjom stwierdzono, że po prostu mój dom potrzebuje pewnej jantry, która otworzy okno, które jest mimo fizycznie nie będzie zrobione, ale będzie po prostu okno energetyczne tak zwane, żeby uregulować energię w moim domu. Także wiele osób nie ma uregulowanej energii w swoim domu dzięki jantrom. I dlatego występują w danym domu pewne zakłócenia lub problemy zdrowotne, lub bóle głowy, lub zapaści zdrowotne, ponieważ prawdopodobnie jest jakiś pokój, który nie ma okna. Może wystąpić jakieś pomieszczenie, które jest bez okien i wówczas dana kobieta w tym mieszkaniu po prostu nie da się żyć z kobietą w tym mieszkaniu, ponieważ kobieta ma jakieś problemy zawsze. Natury nerwowej, natury psychicznej, właśnie w mieszkaniu, gdzie jest Ketu i Rahu. To znaczy, te planety występują w tym mieszkaniu, gdzie po prostu nie ma okna w danym pokoju. To taki krótki filmik, żebyście mieli pojęcie o tym, że takie coś istnieje, że energie funkcjonują jednak w naszym domu i cyrkulują w naszym domu. I jeżeli dom jest nie we właściwym miejscu albo nie zrobiony we właściwy sposób, że są puste pokoje i ciemne pokoje bez okien, no to wówczas, drodzy kochani, występują zaburzenia energetyczne i specjalnie kobiety mają po prostu problemy w tym danym mieszkaniu. Ja jeszcze raz zapraszam Was do linku pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aron mineralny, bardzo zdrowy. Dziękuję za uwagę i do widzenia.